Ja witajcie w nowym odcinku, a dzisiaj jest ze mną Nikola! Słuchajcie, patrzcie, mamy takie coś i to jest slime. Też na urodziny go dostałam, ale później go dostałam, bo od cioci go dostałam, a później pojechałam do cioci. Tak, i będziemy dzisiaj, ja ci pomogę zrobić takiego slime'a. Tutaj sobie możecie dokładnie zobaczyć, z jakiej to jest marki. I co mamy w środku? Otwieramy pudełko i tak. I mamy tak. Instrukcja na samym początku tak. Była, którą już wyjęliśmy, żeby mniej więcej zobaczyć, jak to będzie trzeba zrobić. Tu są takie pojemniczki i taka łyżeczka, żeby nie brudzić swojej normalnej. Dawaj, wyciągnij to, pokaż mi to. Takie pojemniczki. Do których będziemy mogli przełożyć? Slime. Slime, tak. Hopa. Tu jest. Pipeta, a tu jest takie duże do czegoś, i tutaj można odmierzyć. No, a tu jest taka zwyczajna łyżeczka, żeby nie ubrudzić swoich. Tutaj mamy klej i nie wiem co. I jakiś też płyn do zrobienia. Co jeszcze mamy? Brokat. Brokat różowy. Kolejny czerwony. Butek od Lola. O, to chyba z innej zabawki. Tak, to z innej zabawki. No, otwieraj. I tu są... To jest taki proszek. Tu jest jakiś barwnik. Jakiś kolejny proszek i kolejne barwniki. I kochani, można zrobić takiego! I w zestawie jest również podkładka. Żeby nie ubrudzić wszystkiego. Tak, więc bardzo fajnie. Mamy dosyć dużą instrukcję. Jest tutaj napisane, jak się obchodzić z glutkiem, na co zwrócić uwagę, kiedy robi się z małymi dziećmi. I są również wymienione slajmy, które możemy zrobić. A nam przeczytasz? No przeczytam. Możemy zrobić tak. Kosmicznego slajma, tęczowego, pachnącego i brokatowego. Tutaj macie pokazane. Ten jest kosmiczny, ten jest pachnący, ten jest brokatowy, a ten jest tęczowy. A nie można na przykład zrobić pachnącego tęczowego? Chyba? Nie wiem. Dobra. Będziemy robić pewne instrukcje. Może być tak, że może wszystkie można zrobić slajmy. Albo można je wszystko pomieszać w jedno. Ale dzisiaj przynajmniej nie. Na razie skupimy się na jednym. Który wybieracie? Chyba kosmiczny albo to. Kosmiczny albo pachnący? No. Chyba, że spróbujemy rzeczywiście zrobić kosmicznego pachnącego. To zróbcie kosmicznego i na koniec dodajcie troszeczkę zapachu. O, dobry pomysł. No. A jeśli chcecie zobaczyć inne slajmy, jak powstają, to tutaj właśnie są wypisane, jak się je robi. Tutaj mamy kolorowy slime, mamy slime brokatowy, slime kosmiczny, slime pachnący, slime tęczowy. Ale też mega fajnie. Do tęczowego jest najwięcej napisane. Tak. też fajnie, bo 15 minut i masz slajma. No około 15 minut się robi takiego slajma. No to ready, steady, go. Widzowie, jeśli sobie cieszy 30 łapek w górę, to... Mama bierze swój kanał na YouTube. Bo ostatnio stwierdziliście, że mama za dużo pomaga Nadzi w mówieniu i macie jej dosyć. Nie! Dobra, zabieramy się za slajma kosmicznego. To jest brokatowy. Tutaj jest kosmiczny. A tu jest brokatowy. Ale mówiłaś, że jak chcesz... Tego. No tak, ale to jest brokatowy. Tak, ale tu jest napisane do kosmicznego. Nie, to jest kosmiczne. Brokatowy będzie taki. Ślepa jestem. Dobra, robimy kosmicznego. Tak. Rozumiemy, bardzo rozumiemy. Dobra, poczekaj, muszę to przeczytać. 100 godzin później. Na samym początku będziemy musieli odmierzyć 30 ml kleju, bo to jest podstawa do każdego slajma. Podstawa do każdego slajma jest taka sama i po prostu później się zmieniają dodatki. Próbujesz nalać? Tak? A myślisz, że nalejesz dobrze? Tak, to też by nie wyleje. No to nie wylej, Nadzia.
Tutaj na pewno wyjdzie z tego więcej niż jeden slime. To jestem pewna. Tego jest... no trochę jest tego, tak podejrzewam. Zaraz zobaczymy ile... 30 jest... Nie 30, ja Ci pokażę. 30 jest między 40 a 20. Dobra. To ja leję. Nadia leje 30 ml kleju. No przelej. Dobrze, powiedz mi kiedy jest. No ja nie widzę. No dobra, no lej, 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 lej. Powoli? Troszkę jeszcze? 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 Stop. Nie przelałam! Happy Father's Day to you! Chodź, troszkę mi się wylało. A mało. Tylko trzeba to wytrzeć, bo zaraz się zakręcam. 40 ml odporu. Roztworu. No to roztworu. Czyli troszkę powyżej 40 Nadzi musi być. O, boję się. Hej! Ło, Naćki. Musisz nalewać. Bo ja wody nie umiem nalewać. Dobrze, teraz będzie dobrze. No tak na oko. Dobra, kiedy dodamy 12 ml roztworu, jedna pipeta to 3 ml, więc będziemy na przyszłość wiedzieć, że mogliśmy dodać po prostu parę pipet. Ale tak to jest, jak się czyta instrukcję, tylko kawałek, a nie do końca. Okej, później dajemy, mieszamy szpatułką przez kilka minut. W pewnym momencie zobaczymy, że Twój preparat zmienia się. Płyn zaczyna gęstnieć i odklejać się od dna ścianek pojemnika, tworząc nitki. Więc chyba mieszaj. A już się gęstnieje chyba. Tylko to się przyczepiło. Tak jak prawdziwy kucharz. Ogólnie jak tutaj sobie przeczytałam, to slime kosmiczny i generalnie każdy slime polega, że ma podany po prostu dokładny kolor, jaki mamy dodać, a możemy po prostu sobie takiego slime'a, jakiego my chcemy. Czyli użyjemy sobie na przykład, bo tutaj możecie mieszać kolory. Czterech kolorów. Możemy sobie mieszać kolory, możemy dać różne brokaty, różne barwniki, a tutaj jest chyba zapach w tym, akurat w tym przezroczystym będzie zapach. Tu mamy barwniki kolorowe, tu mamy takie bardziej tak, sypkie i brokaty. To co, tworzymy swojego slime'a? Tak. Już? Dobra, to musimy, teraz jak masa nam już się tak zaczęła robić, musimy zacząć dodawać rzeczy. Czyli teraz dodajemy do naszej masy troszkę proszku, w zależności ile do niego dodamy, taki będzie mocny kolor raczej, tak, tak nam się wydaje. No, słuchaj, czy ty sypiesz? Czy? Okej, okay. Na razie delikatnie dosypiemy, będziemy dosypywać w razie tego, jakbyśmy chcieli dać więcej. O, dobra, starczy! No, chyba za późno dodałyśmy? O, nie! No, jak tu pisało, że po paru minutach dodać. Dodamy też trochę opiłków tego. No, mieszaj, mieszaj. Uważaj, uważaj. Jeszcze ten. Dobra, starczy. Połączyło się powoli, czy nie? Tak. I jeszcze fioletowy. Nie, to teraz barwnik może, co? Dobra. Jaki? Czerwony. Ja bym chciała zapach. No to zapach też możemy dodać. Tutaj dajemy tak z dwie kropelki. Raz, dwa. A powąchajcie z pudełeczka ten zapach. Nie, nie pachnie takimi owocami słodkimi. No. Pachnie jak te słodycze sztuczne z tego odcinka Nadi. Może ja spróbuję to zmieszać? Ale ja bym chciała. A może weź w ręce? Tego slajma? No. To jest slajm w końcu. I najwyżej zrobimy jeszcze jednego widzowie dla was, co? Tak. I teraz go No wyciągaj go. Ale to się lepi. No taki slajm wyszedł, nie? Połącz to wszystko w jedność. Pachnie? No pachnie coś, co popatrz. Pachnie. Ja chyba też nie. Ale robi się taki slime, pokaż widzom. Zrobił się slime, no ja? No zrobię.
Ci co? No i ten proszek też się połączył koniec tak, końców. Ale jak tak, to. No dobra, no to w następnym najwyżej zrobimy, co? Tylko tym razem szybciej dodamy tak, te, jak będą jeszcze płynne, żeby to się lepiej połączyło. Ale chyba ładnie, wyszło okej. Okay. Ładnie się połączyło. No, a Nadia, ty mamy brokatowy? Pokaż. Jesteś jest specjalny. To co, może dospiemy jeszcze trochę? No. To otwórz go tak jakby. Okej. Okay. I dawaj, teraz tak miataj. Klei się nieźle. Czy nie klei się do rąk? Jak masz nie klei w ogóle. Czyli jest fajny. Tak, Nadzie, jesteś specjalistką. Ja podziękuję. Jesteś no specjalistką slajmów. Wypowiedz się, jak go ocenia. Jest 10 na 10. Dziękuję ciociu i wujku. I też mogą być fajne taki czerwony barwnik i czerwony proszek. Czerwony brokat i czerwony ten. Ale nie ma trzeciego pojemnika. No to co? No? Nic nie mówiłam. To co, robimy jeszcze jednego czy nie? Tak. A jak pani za kamerę, która ma się nie odsyłać, sądzi? Widzowie, widzicie, wjechaliście naszej mamie na psycha, już się nie będzie odzywać. No dalej, powiedz coś. Jeśli chcecie, żeby mama dalej się odzywała, to zostawiajcie w komentarzach. Mama, wracaj. To co, robimy jeszcze raz? No, ale fajnie widać. Ale mi się do nas... A teraz wkładam. Ciekawe jak będzie... O! Pierdał. O! Nadzia! No. Nadzia chyba grochówę jadła dzisiaj. Dobra, zamykaj go i robimy jeszcze jednego slajma. Pamiętasz proporcje, czy nie? Nie. Dobra, 30 ml. Czego? Zaczynamy od 30 ml kleju. Dawaj, między 20 a 40, tylko obserwuj, nie rozlewaj. Nie możesz przechylać, Nadzia. Weź rękę, to ja ci powiem. Chyba jest git, nie? No, git jest. Ona zalała to za pierwszym razem, sobie przechyliła, odstawiła i już było. No dobra, teraz to. To? To ja mam nalać? Nie, ja. A nie rozlejesz? Pipetą. O, właśnie! Pani za kamery, która miała się nie odzywać. Ile to jest pipet? Ja zaś powiem. 4 chyba, tak? 4 razy pipeta, bo ile to miało być? 12, tak? 12 ml, no, czyli musisz, ale całą musisz, Nadzia. Ej, ale nie zginę. No dobra, może być tyle, dawaj. No. Nie wiedziałem, myślałem, że tylko wiesz. Raz. No dawaj. Dobra. To co dodajesz w końcu? Szybko, dodajemy dwa barwniki, mieszamy? Tak. To dawaj, parę kropli tego. Dwóch? No tak z 3 nawet daj. To jest różowe. Raz, dwa i było 3. To dawaj się jedno. Dobra. I raz, dwa, trzy, cztery. I mieszaj. I co? I dodajemy też. O, za mocne. Za mocne. No. Dawaj co? Jeszcze trochę różowego. Dobra, mieszaj. I co, brokat też? Dobra. Chcesz spać ty brokat? Tak. Ty mieszaj. Tylko troszkę. Bo intensywny bardzo. Ej, mam brokat na ustach? No nie. No dawaj. Dobra. Dobrze, że to zrobiliśmy. Może znajdziesz trochę brokatu. Dobra. Dobra, to jest ja. Jest ja mieszam. Tu jeszcze. Widzicie, jak szybko mieszam? Wow, patrzcie to. Mogę wziąć na ręce? Ale ładny kolor wyszedł. Mogę wziąć na ręce? A dosyć brokatu jest? W jednym miejscu zazwyczaj tak jest, widzę się. No możesz już chyba wziąć na ręce, co? I go gniatać w rękach teraz. No musisz to z łyżeczki też zdjąć. O no, ukryj się. Z łyżeczki też musisz zdjąć. Może tam to dodamy co?
Nie, no już nic to tam... białe. Nie. Kolej. No i klej. To w końcu przestaniesz się kleić. Musisz to ugniatać. Ale ładny, ale zobaczcie widzowie, jaki ładny kolor wyszedł. Patrzcie na moje ręce. Nie marudź. Lubisz bawić się z klejebami. A nie, aż takimi. Rysuję, bardzo lubię takimi. I co? I to będzie... Dawaj brokat. Jeszcze brokat? No. Nie, no jest, świeci mało. Się. Mało. Patrzcie, mało, nie? I tu jest. Może teraz tego różowego? Nie. O, tak został. To jest tutaj na chwilę. Tutaj przed chwilą było. Ale już mniej. Zobacz, już ci się odkleja od rąk. No dawaj. I co? To już chyba wszystko. No co widzowie? Myślicie, że fajny zestaw slajmowy? Jak Lasia, myślisz, opłaca się go kupować? Bardzo! Podobało ci się? Fajnie było, zrobicie z niego parę slajmów. Tu jeszcze, my zrobiliśmy dwa, a jeszcze jest połowę kleju, więc jeszcze pewnie z dwa slajmy wyjdą. Nawet może z trzy. Nawet może z fajny trzy. Zestaw. W takim razie chyba polecamy go, żebyście mogli sobie porobić slajmy. Fajnie, bo ma dużo dodatków do niego. Ej, nie dodałyśmy zapachu. No, mówiłam ci. Nie mówiła. Proszę znaleźć moment, że niby mówi o zapachu. Nie mówiłam, mówi... że nie mówiła. Jeszcze. Weź no, rozciągnij. Nie. Musisz tak, żeby to tak jakby wiesz, o co chodzi? W środek to tak, żeby to... No. No gnieć. Śmierdzi jak dziwnie, tak śmierdzi. Dobra. Ale ogólnie zestaw nie, od 1 do 5, ile oceniasz? Nie, my to użyłyśmy? Nie. Od 1 do 5 ile oceniasz? Nie już prosiłam. Nie używałyśmy. Od 1 do 5 ile oceniasz? Od 1 do 5 ile oceniasz? 10. Ej, ale miałbyś od 1 do 5. No dobra, 10 na 10, tak? No dobra, no to fajnie. Ja się bawię. Fajny zestaw, polecamy, możecie kupować z dzieciakom. Akurat się teraz zbliżają święta. Fajny pomysł na prezent. I nara.